Sponsorem jest porównej strona na której znajdziecie najtańsze lokaty konta i pożyczki. 10 waszych ulubionych filmów. Już niejednokrotnie poruszałem temat filmów na tym kanale i chciałbym wam przedstawić listę 10 filmów, które moim zdaniem warto obejrzeć i są bez wątpienia moimi ulubionymi, a zarazem proponuję, aby każdy stworzył listę 10 swoich ulubionych filmów i napisał ją w komentarzu. Kiedyś się jakoś to policzy i zrobię ranking już tak naprawdę w 100% waszych ulubionych filmów. 10. Pain and Gain, polski tytuł, sztanga i cash. Wiem, film Michaela Beya, więc nie może być to arcydzieło kinematografii, ale moje poczucie humoru, moje wyczucie estetyki, moi aktorzy także jak najbardziej jestem za. Historia kulturystów, którzy wpadają na pomysł wyłudzenia majątku od bogatego biznesmena za pomocą tortur. Zabawna historia oparta na faktach, a w rolach głównych Mark Wahlberg i Dwayne Johnson. Dziewięć taksi i tutaj właściwie mam na myśli całą serię, bo każda część jest super. Opowieść w reżyserii jednego z najlepszych francuskich twórców filmowych, Luca Bessona, o taksówkarzu Danielu i pierdołowatym policjancie Emilien, którzy działają w francuskiej Marsylii. 8. Nagi Instynkt. Thriller z 1992 roku z Michaelem Douglasem i Sharon Stone w rolach głównych. Opowieść o tym, jak policjant prowadzący śledztwo w sprawie zabójstwa znanego muzyka jest manipulowany i uwodzony przez podejrzaną, pokręcony i trzymający w napięciu. Polecam. 7. Adrenalina 2 pod napięciem. do teraz trochę wulgarnego i prostackiego kina w rolach głównych Jason Statham i Amy Smart. Gościnnie pojawia się m.in. Chester Bennington z Linkin Park, zaś muzykę do filmu zrobił Mike Patton z Fate No More. Głównym bohaterem jest Jeff Chelios, który wybudził się ze śpiączki ze sztucznym sercem, po tym jak ktoś chciał mu obciąć penisa, teraz musi znaleźć sprawcę, doładowując się od czasu do czasu prądem. Towarzyszy mu azjatycka prostytutka i cierpiący na dziwną... Od odmiany padaczki Kumpel. Chore do granic możliwości. 6 Happy Death Day, polski tytuł Śmierć nadejdzie dziś. Scenariusz bardzo klasyczny: dziewczyna przeżywa non-stop ten sam dzień, jak w dniu świstaka. Jednakże każdy dzień kończy się morderstwem. Jej zadaniem jest odnaleźć mordercę w głównej roli Jessica Rhodes, dla której jest to drugi film, debiutowała w La La Land. 5. Atomic Blonde, film jednego z twórców Johna Wicka, Davida Licza. Charlie Theron, John Goodman, Toby Jones i James McEvoy. Niesamowity wizualny spektakl, dopracowana w najmniejszych szczegółach historia agentki, która trafia do Berlina w trakcie zimnej wojny i próbuje odnaleźć zaginioną listę szpiegów. Wizjonerskie kino. 4. Piątek 13. Ponownie seria, która zasługuje na uwagę. Opowieści o morderstwach nad Crystal Lake których dokonuje, no właśnie, nie zawsze jest to ikoniczny Jason, bo ten pojawia się dopiero w drugiej części, a dopiero w trzeciej znajduje kultową maskę hokejową. Klasyczny slasher, który zdobył moje serce. 3. Od Zmierzchu do Świtu. George Clooney, Quentin Tarantino, Salma Hayek, Danny Trejo i Cic Marin w filmie Roberta Rodriguez'a z 1996 roku. Historia dwóch przestępców, którzy porywają pewną rodzinę i w trakcie ucieczki napada na nich stado wampirów. Rodriguez zaryzykował i, jako pierwszy, spróbował zrobić film, w którego połowie rezygnuje się ze wszystkich wątków, aby rozpocząć zupełnie nowe, a tamte pozostawić nierozwiązane. Eksperyment się udał i wyszedł kawał dobrego kina. 2. Władca Pierścieni, trylogia Petera Jacksona oparta na książce Tolkiena. Historia podróży hobita przez magiczne tereny do krainy mroku Mordoru, aby tam zniszczyć pierścień władzy. Jestem wielkim fanem Tolkiena i w tej trylogii udało się idealnie oddać klimat książek. Choć wiele ciekawych wątków zostało pominiętych, a niekiedy znacząco zmieniono treść, to i tak filmy z serii Władca Pierścieni są arcydziełem. Jeden Desperado. Tak uwielbiam Rodríguez'a i ponownie on, a w jego filmie Antonio Bandera, Salma Hayek, Chich, Marin, Steve Buscemi i Quentin Tarantino. Historia El Mariachi, muzyka zabójcy, który z futerałem pełnym broni szuka zabójcy swojej ukochanej. Świetne meksykańskie kino. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć.